Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Myślę, że dużo osób czekało na coś zrobionego kordonkiem. Będziemy robić dzisiaj firankę lub zazdrostkę. Jeżeli macie taką potrzebę zrobić zazdrostkę do kuchni, to również ten wzór będzie Wam, mam nadzieję, że przyda się Wam w ten sposób. Długo, długo musieliście oczekiwać na coś zrobienie kordonkiem, ale u mnie po prostu wynikła ostatnio taka sytuacja, że muszę mieć firankę do łazienki. I dlatego zrobiłam taką firankę, nieco szerszą. Zaraz wszystko będę tłumaczyć, jak i co, z czego i tak dalej. Wszystkie dane techniczne za momencik się dowiecie. Wzór jest niesamowicie prosty. Wzór można bardzo łatwy sposób zmodyfikować, dostosować do swoich potrzeb, zmienić szerokość i zmienić długość. Także jest to bardzo, bardzo proste. Wzór to zwykłe fałki, słupek, dwa oczka słupek, które możecie bardzo płynnie przerabiać, bez zbędnego myślenia. Wykończenie postawiłam tym razem na takie bardzo delikatne wykończenie ze zwykłymi pikotkami. No, można powiedzieć, że jest to taka muszelka z pikotkiem. Jeszcze moja firanka jest niewykrochmalona, nie jest zblokowana, dlatego że po prostu czasu mi zabrakło i niestety nie udało mi się tego zrobić i pokazać Wam ją taką ładną, już no, rozciągniętą, a naprawdę to jest duża różnica. Dodam troszkę też do blokowania, troszkę, no jeszcze się zastanowię, czy cukru, czy mąki ziemniaczanej, żeby ona była taka sztywniejsza i lepiej trzymała formę. A jeżeli chodzi o firankę, to naprawdę zachęcam osoby, które nigdy nie robiły takich firanek, bo dopasujecie ją do każdego okna w Waszym domu. Tutaj rozrysowałam graficzny wzór. Na pewno widzieliście już na początku tego filmu w slajdach. Wzór jest, myślę, że bardzo czytelny. Aby zrobić inny rozmiar niż ja, a właśnie, jeżeli chodzi o rozmiar, to moja firanka jest dosyć szeroka, ponieważ chciałam, aby była ona nie tak rozpięta na oknie gładko, ale pofalowana, żeby to była taka falowana firanka i jest ona dużo, dużo szersza niż moje okno w łazience, dlatego ma ona około, bo dosyć trudno to zmierzyć, 115 cm szerokości, a więc ten łańcuszek początkowy jest bardzo długi. Ma aż 262 oczka u mnie, a długość to około 50 cm przed blokowaniem. Wszystkie te pomiary są przed blokowaniem Wam podane. I mam u mnie 57 rzędów, już razem z wykończeniem jest to policzone, 57 rzędów. Wy możecie oczywiście dowolnie modyfikować, nie ma tutaj żadnego problemu. Ja jeszcze postanowiłam sobie ten bardzo prosty, powtarzalny wzór urozmaicić kolorami, ponieważ mam akurat mniej więcej w takich kolorach łazienkę i może łazienka jest biała, ale dodatki są właśnie takie bardziej w takim granacie ciemnym, takim jeansie, coś takiego. I postanowiłam właśnie zrobić w trzech kolorach. Biały, taki, no, tradycyjny beż, ekry, co weźmiecie, to będzie dobre. I to jest właśnie taki ni to morski, ni to jeans, no, taki ten kolor jest trudny do określenia. A robiłam kordonkami różnymi, ponieważ miałam w swoich zapasach i chciałam je wykorzystać. Kordonki Maximum, Opus Maximum i kordonek Altinbaszak, Maxi Altinbaszak. Nie podam Wam dokładnie konkretnie kolorów, bo ja już miałam je bez etykietki i naprawdę one są tak subtelne, te kolory, że trudno mi dopasować do jakiegoś. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie rzędów, to najpierw były trzy rzędy tym, no dajmy na to niebieskim, później 5 rzędów beżowym i 10 rzędów białym. I później powtórka, 3 niebieskim, 5 beżowym i białym. Na końcu jest jeszcze tutaj jedno powtórzenie, natomiast na końcu już zrobiłam tym kolorem niebieskim.
Mnie czeka jeszcze blokowanie, ale myślę, że będzie fajnie się prezentować. Jeżeli chodzi o ilość, jaką ilość zużyłam kordonków? No naprawdę bardzo mi trudno to powiedzieć tak na 100%, ale jak będę w firmie, tam mamy taką dokładną wagę, to postaram się zmierzyć, ile to jest. Zważyć, ile to jest, ponieważ ja już rozpoczynałam pracę z napoczętych motków. Ten był napoczęty, ten był i biały napoczęty. Biały całkowicie mi poszedł, także co najmniej jeden motek wydaje mi się, że trzeba zakupić, gdyby ktoś z Was chciał jednym kolorem tylko robić. O, przepraszam, musiałam sobie krzesło przesunąć. Myślę, że jeden motek na te rozmiary, które ja tutaj mam, trzeba zakupić co najmniej. A jeżeli chcecie wykorzystać resztki swoich kordonków, które zawsze gdzieś tam coś tam pozostanie, no to myślę, że to jest fajny sposób. Można zrobić firankę, można zrobić zazdrostkę do okna w kuchni, można zrobić długą, długą firanę taką do salonu. Myślę, że to też będzie bardzo fajny efekt. Nie jest ona za mocno, zobaczcie, nie jest zbyt gęsta, ani zbyt rzadka. Jest taka ok. Także na zazdrostkę do kuchni przed oczami sąsiadów się nada, jak najbardziej. I myślę, że Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o to, jak zmienić rozmiar, to musicie zrobić wielokrotność liczby 3. O, może tak. Wielokrotność liczby 3. Pomnożycie to 3 o ileś tam 10 razy i jeszcze na końcu dodacie jedno oczko łańcuszka. Tutaj mi na przykład wyszły 262 oczka i gdyby odjąć to jedno oczko łańcuszka, to liczba 261 jest rzeczywiście podzielna przez 3. Także u mnie się tutaj zgadza. Wy musicie zrobić wielokrotność liczby 3 i dodać do tego jeszcze jedno, najlepiej takie długie oczko łańcuszka. Tutaj macie graficzny schemat. Ja wprowadziłam pewne modyfikacje i za chwilkę Wam powiem. Tutaj macie wszystkie oznaczenia, czego użyliśmy. Oczko łańcuszka, półsłupek, nawijany słupek, pikotek, oczko ścisłe, także trudności tutaj naprawdę nie ma. Ja już zrobię tutaj porządek i będę pokazywać Wam. Aha, jeszcze o, bardzo ważna sprawa, o mały włos bym zapomniała. Robiłam, szydełkowałam szydełkiem Clover Soft Touch. Akurat ja miałam ten rozmiar w tym Soft Touchu 1,75. Ależ Ty, paskudo, nie chcesz mi ostrości złapać. 1,75. Jest to kordonek grubości 10. Także również świetnie się nadaje szydełko 1,5 mm. Dlatego pozostawiam Wam do wyboru, którym bardziej lubicie. Ja chciałam, aby mi tej firanki więcej przybywało, żeby szybciej się pracowało i ona była taka luźniejsza, bardziej lejąca. Ale jeżeli lubicie takie zwarte, kordonkowe rzeczy, no to najczęściej się używa do tej grubości kordonka 1,5 mm. Wtedy te fałki będą mniejsze. Może wymiary mogą Wam wydać się inne niż moje, które ja Wam tutaj podałam, ale oczywiście też się da to zrobić. To gdyby ktoś nie miał szydełka 1,75, wtedy po prostu robicie łańcuszek długości takiej, jaką potrzebujecie do okna i tyle. Pamiętając, że jest to wielokrotność liczby 3 plus jedno długie oczko. Zapraszam również na moje media społecznościowe, na Instagram karolinaszydelko.pl, na Facebook Karolina Szydelko Oficjal, bo już co innego było zajęte. I koniecznie pochwalcie się Waszymi pracami, Waszymi firankami. Bardzo jestem wdzięczna za wszystkie zdjęcia, a na zakupy zapraszam oczywiście do mojego sklepu internetowego karolinaszydelko.pl. Kordonki Maxi, Maximum możecie zakupić w moim sklepie i szydełka te również. Także bierzemy się do roboty.
I jeszcze tak na marginesie powiem Wam, że wprowadziłam dla Was bardzo ważną zmianę, ponieważ pierwszy rząd u mnie to były słupki. W każdym oczku słupki, zaraz po oczkach łańcuszka, ale stwierdziłam, że ja przez te słupki nie przepchnę po prostu tej metalowej rurki, która jest do firan. Także zrobiłam babola niezłego sobie. Będę musiała przepychać tutaj przez drugi rząd i no, będzie to wyglądać jak wyglądać, ale Wy od razu rozpoczynacie pracę po oczkach łańcuszka nad fałkami. I tak myślę, że będzie lepiej. Natomiast ja tutaj tego babola zrobiłam już, kapnęłam się dużo, dużo później, że przecież mi się nie zmieści moja rurka, na którą się, wiecie, tak nadziewa firankę. Ale jeżeli chodzi o pracę, przygotowujemy sobie kordonek, robimy pętelkę początkową taką, jak lubicie, taką, jak umiecie. Ja umiem taką i innej nie umiem. Może jest ona taka nieprofesjonalna, ale ja taką umiem. I Wy robicie sobie długość taką, jak potrzebujecie. Ja na potrzeby tego filmu zrobię tylko kawałeczek, taki mały, nieduży. No niech to będzie wielokrotność liczby 3, niech to będzie te 12 oczek, tak jak tutaj, plus jedno oczko, czyli 13 oczek. Przy czym to ostatnie oczko robimy takie długie i luźne. Zaraz Wam powiem dlaczego. Także oczka łańcuszka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Natomiast to ostatnie oczko, niezależnie ile ten Wasz łańcuszek ma centymetrów lub metrów, mój ma przecież ponad metr, 1,15 m, 1,20 m, tak samo łańcuszek będzie miał. Ostatnie oczko robimy takie nieco wydłużone, ponieważ ono będzie oczkiem zwrotnym słupka. Także robimy takie duże, brzydkie oczko łańcuszka. Proszę zrobić teraz nawinięcie i od szydełka odliczyć dwa oczka. Raz, dwa, czyli to pierwsze omijamy, drugie wbijamy się. Przy czym ja zawsze wbijałam się tutaj z tyłu, w pętelkę tą jedną z tyłu, ponieważ ja już tak, ja bardzo lubię tak robić, mi to pasuje. Wtedy tutaj ładnie, wyraźnie wygląda ten łańcuszek. I robimy nasz wzór. Na początku jest słupek. Przez dwie niteczki ostrożnie i przez dwie niteczki. Na początku jeden słupek. Dalej nawinięcie. W następnym oczku, zaraz w następnym oczku robimy już motyw. Słupek, dwa oczka, słupek w tym kolejnym oczku. Czyli to jest u mnie dokładnie, dokładnie tutaj. Następne oczko robimy. Słupek. Dwa oczka łańcuszka. Nawinięcie i jeszcze raz w tym samym oczku słupek. I mamy już naszą pierwszą fałkę. Zaraz obok słupka. Od razu. Zaraz za tą fałką odliczamy raz, dwa, trzy oczka i w trzecim oczku wykonujemy kolejną fałkę od razu, a więc na szydełku proszę zrobić nawinięcie, odliczamy trzy oczka w lewo, raz, dwa, trzy i w tym trzecim wykonujemy kolejną fałkę, czyli słupek, dwa oczka i w tym samym miejscu słupek. I tak już wzór będzie wyglądał do końca. Czyli
nawinięcie, odliczamy 3 oczka w lewo, raz, dwa, trzy i w tym trzecim oczku kolejna fałka, czyli słupek, dwa oczka i słupek. Tak proszę przerabiać do samego końca. Tyle, ile nam zrobiło się oczek. Natomiast jak już dojdziecie do końca, powinniście mieć taką sytuację, jeżeli wszystko dobrze wyliczyliście, to na końcu raz, dwa, trzy oczka przerabiamy w tym trzecim oczywiście fałkę. I na końcu jeszcze powinniście mieć dwa oczka łańcuszka i znów w tym samym miejscu słupek. I na końcu powinniście mieć jeszcze jedno takie puste, bezpańskie troszkę oczko do przerobienia, w którym będziemy robić słupek. I tutaj na końcu robimy słupek. Tak wygląda wzór naszej firanki zazdrostki. Co dalej? Dalej drugi rząd i każdy w zasadzie następny rozpoczynamy od takiego długiego oczka łańcuszka. A więc proszę zrobić takie długie i brzydkie oczko łańcuszka, nawinięcie i odwracamy na drugą stronę naszą robótkę. Następnie słupek na słupku. Przerabiamy słupek i to jest u mnie tutaj. Słupek na słupku. On nam trzyma po prostu tak bok naszej firanki w ryzach, aby się ona nie rozłaziła. Następnie nawinięcie i tutaj już będzie łatwo, bo każdą fałkę przerabiamy fałka na fałce, fałka na fałce, fałka na fałce i tak wszędzie, gdzie mamy fałki, przerabiamy fałki po prostu. Czyli wbijamy się w dziurkę mojej pierwszej fałki i tu przerabiamy słupek, dwa oczka i słupek. I znów nawinięcie, następna fałka. W dziurce słupek, dwa oczka, słupek i znów słupek, dwa oczka, słupek. I tak przerabiamy już naprawdę do samego końca naszą dwa oczka i słupek. I na końcu mamy taką sytuację, że musimy jeszcze zrobić słupek. Słupek na słupku. Czyli nawinięcie, wbijamy się tutaj w słupek i przerabiamy również słupek. Następnie każdy kolejny rząd znów to samo, oczko takie długie łańcuszka, nawinięcie, przepraszam, odwracamy na drugą stronę i znów to samo, pierwszy słupek na słupku i fałka na fałce, dwa oczka i słupek. Ja już przerobię ten rząd, on u mnie będzie ostatni. A więc przerabiam sobie fałki, fałka na fałce, fałka na fałce. On już u mnie będzie ostatni i od razu pokażę Wam, jak zrobić to wykończenie. No bo Wy po prostu lecicie rząd za rzędem, tak samo jak teraz Wam pokazywałam. Jak już dojdziecie do momentu, kiedy widzicie, że nieubłaganie kończy Wam się kordonek albo już wystarczy tej firanki, tej zazdrostki, to ja proponuję takie bardzo skromne zakończenie, ale możecie oczywiście wymyśleć sobie własne. Na końcu każdego rzędu słupek na
słupku. I teraz, jeżeli chodzi o zakończenie. Zakończenie to na początku oczko łańcuszka, półsłupek nawijany, słupek, pikotek, słupek, półsłupek nawijany. I taką jedną muszelkę, tak to będziemy nazywać, będziemy wykonywać na każdej fałce. Każda fałka będzie miała swoją muszelkę. Ja tutaj odwrócę sobie od razu moją robótkę już na zakończenie i zrobię tak. Jedno oczko łańcuszka, nawinięcie i od razu zerkamy na naszą fałkę. Ten słupek omijamy po prostu. Wbijamy się w dziurkę i tu wykonujemy półsłupek nawijany, czyli mam, zobaczcie, wyciągam niteczkę, mam trzy niteczki na szydełku, nawinięcie i to wszystko razem przerabiam. Teraz słupek, coś co już dobrze znacie, wykonujemy słupek. Słupek zrobiony i na słupku pikotek. U mnie pikotek składa się z czterech oczek i oczka ścisłego, tego ostatniego. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj w pierwszym oczku pikotka wykonujemy oczko ścisłe. I już mamy pikotek. Następnie jeszcze w dziurce na fałce słupek, nawinięcie i ostatni w tym samym miejscu półsłupek nawijany. I od razu wszystko przerabiamy. Półsłupki nawijane są mniejsze, dlatego one tak ładnie zaokrąglają naszą muszelkę. Jeszcze raz to razem z Wami przejdę. Zerkamy do następnej fałki i tak, pierwszy półsłupek nawijany, następnie słupek, następnie cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery i w pierwsze wracamy oczko. Ja sobie zawsze przytrzymuję tutaj kciukiem i paznokciem i robię oczko ścisłe. Następnie słupek i półsłupek nawijany. I tak do samego końca każdą muszelkę przerabiamy dokładnie, dokładnie w ten sposób. Oj, oj, oj. Kordonki, to powiem Wam, prują się same w oczach, dlatego warto mieć znacznik jakiś przygotowany, ponieważ jak musicie odejść od robótki, to warto w oczko włożyć znacznik, żeby się ono nam nie popruło, bo kordonki po prostu prują się same w oczach i ja wiele razy odkładałam i później musiałam nadrabiać tych kilka oczek, kilka słupków, które się same spruły. Także już Wam pokazuję ostatnią fałkę i ostatnie oczko pokażę, jak wykończyć. Ja tutaj przerabiam nawijany pikotek teraz, słupek, i ostatni nawijany. Jak już dojdziecie do samego końca Waszej robótki i macie tutaj ostatnią fałkę i ostatni słupek, robicie takie coś. Jedno oczko łańcuszka i wbijacie się w słupek. Momencik, ja tutaj ładnie znajdę. O, wbijacie się w słupek i zahaczacie oczkiem ścisłym. I robótka gotowa. Na samym końcu robicie jedno oczko łańcuszka, zaciskamy i dopiero odcinamy niteczkę po mocnym zaciśnięciu. Odcinamy i tak to wygląda. Wygląda to tak. Oczywiście trzeba to wszystko ładnie, porządnie zablokować. Ja blokowanie już nie pokażę w tym filmiku. Postaram się pokazać we vlogu. Następny vlog będzie vlog numer 17 i postaram się zrobić tam taką wrzutkę, jak krochmale, jaka tam mikstura będzie i jaka będzie później, jak będzie wyglądało rozpinanie szpileczkami, bo jeszcze potrzebne będą szpileczki. I u mnie w sklepie również takie szpileczki do
blokowania możecie zakupić. One nie rdzewiają, nigdy mi nic nie zardzewiało po nich. Wiem, że takie numery się również zdarzają po takich zwykłych biurowych szpileczkach, ale tych krawieckich, z tymi krawieckimi szpileczkami nic się nie dzieje. Także życzę powodzenia w dzierganiu, w szydełkowaniu w zasadzie firaneczki, zazdrostki. Koniecznie się pochwalcie. Mam nadzieję, że wzór Wam się przyda, podoba. I jeszcze może jeżeli chodzi o blokowanie, to tutaj blokujcie za te pikotki. Najlepiej każdy pikotek niech będzie oszpileczkowany. Niech będzie rozciągnięty, pięknie wyeksponowany. No i oczywiście lekko podkrochmalony. Wtedy też firanka mniej przyciąga kurz i mniej się brudzi. I jest bardziej taka trwalsza, o w ten sposób. Miłej pracy i do następnego filmu. Pa, pa!